Kłaniam się nisko, Jacek Balkan to jest motodziennik we wtorek. Zapraszam na program, który zaczynamy od firmy Audi i modelu R4. W sieci pojawiły się bardziej dokładne zdjęcia zamaskowanego modelu sfotografowanego w pobliżu skoczni. A domysłom nie ma końca, zwłaszcza że lepsze zdjęcia to więcej detali, takich jak lakierowane na czerwono zaciski hamulców, wentylowane tarcze hamulcowe czy wreszcie aluminiowe felgi. Ale co to tak do końca jest, nie wiadomo. Większość twierdzi, że będzie to produkcyjna wersja R4. Jednak niektórzy, powołując się na dobrze poinformowane źródła w Audi, utrzymują, że będzie to kolejny koncept. Zbudowany dla uczczenia modelu Quattro z lat 80. Nowe auto ma być zbudowane na skróconej platformie RS5, jednak pod maską albo raczej za siedzeniami nie będzie silnika f 8 a motor pięciocylindrowy o pojemności 2,5 litra. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, mniej lub bardziej wiarygodne plotki i przede wszystkim na oficjalne dane producenta, choć tu trzeba będzie pewnie poczekać do targów w Paryżu. Będą na nich prawie wszyscy, łącznie z odrodzonym niedawno Sabem. Szwedzi przywiozą pewnie kilka 9.5 w wersjach sedan i kombi, ale będą też auta elektryczne. O dziwo, całkiem fajne. Zbudowane na bazie 9.3 pojazdów wyposażone są w pakiety akumulatorów litowo-jonowych i przede wszystkim bardzo mocny silnik. 180 koni ma pozwolić na 8,5 sekundy do setki i prędkość maksymalną na poziomie 150 km na godzinę. Zasięg auta to równe 200 km, więc całkiem sporo. W przyszłym roku powstanie 70 pojazdów. Będą one poligonem doświadczalnym i ekologiczną reklamówką, czego firma nie ukrywa, a o masowej produkcji chyba nie ma co na razie marzyć. Wtyczkowozy testują też Niemcy. Firma Opel postanowiła przerobić na prąd najnowszą Merivę. Auta zostały przełapane w austriackich Alpach, gdzie testowano nie tylko ile prądu potrzeba na podjechanie pod stromą górkę, ale podobno przede wszystkim ile energii wróci do układu po zjechaniu w dół. Nową Merivę można już kupić w Polsce i to od kilku miesięcy, jednak jak do tej pory na drodze nie widziałem ani jednego egzemplarza. Prawdopodobnie sprzedaż nie idzie zbyt dobrze, ale tak to bywa z samochodami, które próbują wnieść do motoryzacji coś nowego. Niestety przez ostatnie lata nie było ich zbyt wiele. Kierownica nadal jest okrągła, może za wyjątkiem Toyoty Prius. Drzwi mają klamki, a kierunkowskazy obsługujemy lewą ręką. Niby nic się nie zmieniło, jednak są firmy, które wyjątkowo nie lubią eksperymentów. Na przykład firma Mercedes, która w jednej dźwigni od niepamiętnych czasów umieszcza wszystko. Z lewej strony mamy nie tylko kierunkowskazy i długie, ale również wycieraczki, a nawet spryskiwacz. Więc jeśli z naprzeciwka jedzie Mercedes i mruga światłami, to niekoniecznie oznacza to policję z radarem. Być może ktoś po prostu włączył wycieraczki. Jednak są też fajne pomysły, na przykład impulsowe kierunkowskazy. Wprowadził je Opel w Vectrze i Signum. Wyglądały tak samo, jednak różnica polegała na tym, że urządzenie było elektroniczne, a nie mechaniczne. Jeden impuls w lewo lub prawo oznaczał trzy błyśnięcia. Do oporu włączenie kierunkowskazu. Żeby je wyłączyć, trzeba było dać sygnał jeszcze raz w tę samą stronę lub ruszyć kierownicą. Proste, przyjemne w obsłudze, jednak trzeba było wiedzieć, jak to działa. Mała naklejka w fabrycznie nowym aucie, by w zupełności wystarczyła. A tak ludzie się wkurzali, przez co w Insigni zrezygnowano z impulsowych kierunkowskazów. Nieco inne rozwiązanie znalazło się w kabinie poprzedniej generacji skody Superb. Można było zamówić wersję z wysuwanym fragmentem oparcia w fotelu pasażera z przodu. Po co dzięki temu osoba siedząca z tyłu po prawej stronie mogła bardzo wygodnie wyciągnąć nogi, oczywiście pod warunkiem, że nikt z przodu nie siedział. Wygodne, proste i tanie, jednak w najnowszej wersji skody Superb chyba czegoś takiego nie ma, a szkoda. Równie otwartym umysłem wykazali się w hondzie. Cudowny, choć niedoceniany minivanik FR-V miał z przodu trzy w miarę wygodne fotele. Jednak jeśli auto miechały. Dwie osoby z przodu, środkowy fotel można było jednym ruchem zamienić w ogromny stolik, połączony z mega wygodnym podłokietnikiem. Po co komu stolik z przodu? Doceni go każdy stojący w korku. Można rozłożyć gazetę albo wygodnie zjeść śniadanie. Na miejscu drugim mamy wynalazek z najnowszej BMW F01, czyli luksusowej siódemki. W błotnikach z przodu, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, zamontowano po kamerze, dzięki czemu zbliżając się do skrzyżowania ograniczonej widoczności, nie musimy ryzykować wysunięcia całego, długiego przecież auta. Wystarczy sam wszystko będzie widać na wyświetlaczu w kabinie. Jednak najbardziej szkoda nam dźwigni zmiany biegów z nieco starszej BMW 7, tej zaprojektowanej przez Chrisa Bungle. Jej największą zaletą było to, że była niemal niewidoczna umieszczoną przy kierownicy, a przyciski do zmiany biegów w trybie manualnym wszyto w kierownicę po dwa od wewnętrznej i zewnętrznej strony. Za to po środku pojawił się imponujących rozmiarów podłokietnik, uchwyty na kubki, półki, schowki i zmechanizowane pokrętło systemu iDrive. Jeśli coś przegapiliśmy lub z czymś się Państwo nie zgadzają, to bardzo prosimy o komentarze i uzupełnienie, a ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika jutro. Do zobaczenia.